dobry wieczór, wpijemy się o nietypowej porze, bo za chwilę będziemy mieli północ, jestem na peronie w Gdańsku Głównym z moją mniejszą rodzinką, że tak powiem, z tym panem i z moim mężem, który gdzieś tutaj chodzi, czekamy na pociąg. Pociąg generalnie dojeżdża do Krakowa Głównego, oni jadą do Warszawy, no wiadomo w jakim celu. Więc będę wam to relacjonować. Zobaczycie, jak odjeżdżają pociągiem. Gdzie jedziesz, Kamil? Gdzie? Cieszysz się? A czym będziesz teraz jechał? Na co czekasz? Pociągiem. Będziesz jechał pociągiem? Tak. A nawet byliśmy taksy i pan taksy nas wiózł do nadwiska i teraz jedziemy do... Same światła widać, Kamil, nie? Jaki to szybko. No jedzie, odsuń się troszkę do tyłu, do tyłu. Wsiedli, pojechali. Ja idę teraz do auta, do domu. Jadę i czekam na wieści od nich, aż dojadą do Warszawy. A się stresuję, jak sobie poradzą. To jest taka, wiecie, pierwsza przygoda taty z synem. Jeszcze sami i w ogóle męski wypad. Dzień dobry, witam się z wami wszystkimi serdecznie na kanale Turecka Oliwka, z tej strony Ania. Witam się z wami w niedzielę. Jak wiecie, ci co mnie śledzą też na Instagramie i oglądali wcześniejszego vloga, już wiedzą, że mój Kamil i mój mąż pojechali do Turcji. Więc w tym filmiku będziecie mieli też wstawki tego, co się dzieje u nich. A u nich dzieje się po prostu, zaczęło się dziać bardzo fajnie i wesoło od samego początku, więc mam nadzieję, że te dwa tygodnie, na które tam po prostu pojechali, spędzą bardzo fajnie, wesoło, miło, sympatycznie i wypoczną. Jak widzicie, u nas jest w pół do piątej, a już jest tak ciemno. Dzwoniłam do nich, znaczy oni do mnie dzwonili jakieś godzinę temu i w ogóle u nich było słońce i jasno, więc po prostu jest fajnie, może były dwie godziny różnice. To naprawdę mają bardzo fajną, sympatyczną pogodę, piękne niebo. W Antalii, jak przyjechali, mieli bardzo ciepło, bo mieli 18 stopni, słuchajcie, więc zazdroszczę im tej pogody, więc zapraszam Was na to, co się dzieje u nich, zobaczcie sobie te urywki, a ja po prostu jeszcze najwyżej później Wam coś jeszcze poopowiadam. Niedzielna pogoda w Polsce. Mokro, deszczowo. I chociaż trochę się uspokoił wiatr, bo to była tragedia, jak wiało. Babo, naleje mi wodę. Arkamda ja? Benim arkamda. Uçağa biniyoruz. Antalya Spor. El salla bakalım buraya. Pilota el salla. Pilota el sallıyor. Merhaba de bakalım. Hadi bir de kurt işareti çak da bilsin seni. Kurt işareti nasıl yapıyorduk? Gel bak. Şöyle yapıyorduk ya.
Türk olduğumuzu biliyorlar o zaman değil mi? Yürü. Çekeyim mi daha? Anası video çek diyor. Gidiyoruz bak. Gidiyoruz biz. Nereye? Nereye gideceğiz orada? Dedeye, nanaya. Hadi bay bay yap, kapatayım. Bay bay. Öndeki bağlantılara takın ve beyninize göre ayarlayın. Kırmızı mandalları çektiğinizde yelek otomatik olarak şişecektir. Çağ yeleğinizi lastik tüplerden ekleyerek şişirebilirsiniz. Yelekte bulunan lamba suyla temas ettiğinde yanar ve yerinizi belli eder. Cam yeleğinizi kapıda suya atlamadan önce veya kanat üstüne çıktıktan sonra şişirin. Acil bir durumda bebeğinizin cam yeleğini giydirin ve derhal şişirin. Acil iniş pozisyonu ve diğer talimatları içeren emniyet kartları koltuk ceplerinde bulunmaktadır. Lütfen kalkış öncesi inceleyiniz. Şimdi emniyet kemerlerinizi bağlayın. Koltuk arkalıklarınızı dik, masalarınızı kapalı. Bana bak bakalım. Başladı. Sıkı tutun.
Thank you.
mnie Melisa się kąpie. Już się wieczór zrobił, więc Melisa się kąpie. Za chwilę ja też idę szykować się, słuchajcie, do pracy, bo jutro jest poniedziałek i niestety Polacy, rodacy, trzeba wstać iść do pracy. Więc jutro idziemy normalnie do pracy, standardowe życie, Melisa do przedszkola, więc rano idę ją zaprowadzić. Dowolnie do 16. No więc mam nadzieję, że to jakoś wszystko po prostu ogarnie się w całość i poukłada. No Kamil pojechał, więc jest cały zadowolony, słuchajcie. Z tego, co mąż opowiadał, jak wygląda jego podróż pociągiem. W ogóle był tak podekscytowany, jak ja wróciłam z pracy w piątek, a pracowałam do godziny 17. Przyszłam, ogarnęłam kolację, to tamto. Położyłam Kamila spać za 10, chyba bodajże 7. Jakoś tak, czy chwilę po 7 już poszliśmy spać. I z tych emocji w ogóle nie mógł zasnąć, słuchajcie. Zasnął... tak chyba było w 7:30 i ja tak pomyślałam sobie, dobra, niech pośpi do tej 11:00, obudzę go i po prostu pojedziemy, coś zje i pojedziemy. Obudził się za 20:11 sam, 22:40 wstał, poszedł się załatwić, no to ja już go ubrałam. Zrobiłam mu taką późniejszą kolację, spakowałam mu plecak na drogę, żeby miał tam coś w razie co, gdyby był zgłodniał, żeby miał co przekąsić, mężowi też kanapeczki i w ogóle. No i pojechaliśmy na pociąg 10:40. Pociąg mieli 7 minut po północy, zanim dojechaliśmy, zanim w ogóle się zapakowaliśmy do samochodu, jeżeli, zanim dojechaliśmy, to byliśmy 23:45 czy 7 na miejscu, jakoś tak. No ale poszliśmy, zaparkowaliśmy auto, poszliśmy na, na dworzec, sprawdziłam z jakiego peronu odjeżdża pociąg, poszliśmy sobie na ten peron, słuchajcie. No i Kamil był tak podekscytowany tym i się już tylko pytał, kiedy przyjdzie pociąg, więc widzieliście te urywki, jak wjeżdża pociąg, jak on odjeżdżał. Ja mu tam machałam, ale tam było tak ciemno, że tego widać nie było. Więc on mi tam też odmachał, może to na kamerze tak tego widać nie było, ale on mi odmachał. No i mąż mówi, że jak ruszyli, to nie mógł zasnąć, ale po godzinie zasnął i spał godzinę. Po godzinie zasnął, spał godzinę i obudził się później, już czekał, jak wysiadali z pociągu, to film, mąż nie nagrał filmów, jak wysiadali, jak na lotnisko nie jechali, to też chyba nic nie nagrał i dopiero na lotnisku mi tam trochę ponagrywał. Kamil znalazł sobie kolegę, bo tam do Turcji leciała też turecka rodzina z chłopcem, więc Kamil też miał przynajmniej się z kim pobawić na tym lotnisku i się aż tak bardzo nie nudził, a cały lot do Turcji Kamil po prostu przespał, no wiecie, no dzieciak był zmęczony, więc po prostu te całe 3 godziny po prostu przespał, no i później go mąż po prostu budził. No jak już wylądowali w Antalii, odebrał ich szwagier, pojechali sobie na zakupy, pojechali do Luna Parku i spędzili bardzo fantastycznie czas. Także moi kochani, ten pierwszy weekend już za nimi, a 2 tygodnie mają laby. Także pierwsze zakupy poczynione. Ja to się zawsze śmieję, że wrócą jak zawsze obładowanie, ale niech korzystają, niech się bawią. Nasze życie codzienne tutaj się będzie toczyć, będę Wam coś nagrywać, będę Wam też coś rzucać, to co mąż tam będzie nagrywał, więc obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, ponieważ to pomaga rozwijać się wszystkim moim filmom, jakie tu na kanale są. Oglądajcie, zapraszajcie znajomych, udostępniajcie moje filmy i co? Do zobaczenia już niedługo w kolejnym moim spokojnego tygodnia. I cóż, do zobaczenia. Pa, pa, Gosiu Rus.